Cześć, z Trumator Słup, z kolejnym filmie, a dziś pokażę Wam, jak takie właśnie zejście przy domu, przy ogródku, przy tarasie obłożyć taką czerwoną palisadą. Zaraz Wam to pokażę, jak ona wygląda. I po prostu sobie postawię murek odtąd, dotąd, do schodów, od schodów w prawo. Tu położymy jeszcze przy palisadzie rządek kostki pod kosiarkę i żeby po prostu trawa nie wrastała, bo jak widzicie, tutaj nawet kiedyś były kamienie ułożone. Jak będę kopał, to też będzie widać, że będę kamienie po prostu wykopywał. Po prostu tam kamienie są i tak to właśnie wygląda. Dobra, ja muszę rozpakować samochód i co? I zabieram się do pracy. I co? Ruszamy z przygotowaniem chudziaka, czyli piasek z cementem, proporcje 1:3. I co? I mieszamy sobie. Mi na to poszło tam kilka taczek. A co do filmu z korytowania, bo o tym Wam mówiłem, że za chwilę będę kopał, kamienie będę wybierał z tego i tak dalej. Gdzieś w cieło, nie wiem. Ale tak jak właśnie widzicie, zostało to wybrane. Palisada ma 28 cm, a dokładna nazwa tej palisady to jest obrzeże Palinea 50x28x6. I tak, obrzeże ma 28 i tam minimum, żeby 10 cm pod spodem było tego betonu, będzie dobrze. Jak widzicie, tutaj te boczne przy schodach zostały ścięte tam po parę centymetrów, ponieważ tam zaraz te schody nie były tak równo wylane, tylko beton odstawał. No i trzeba było to jakoś no ładnie schować. I co? Mam sznurek rozciągnięty od jednej do drugiej strony. Było to poziomicą po prostu wzięte od końca do drugiego końca tarasu. Chociaż i tak tam potem wyszło, że taras i tak tam nie jest idealnie zrobiony. No i co? No, można tu z poziomicą, można bez poziomicy przy tym sznurku robić. Ja tą bardziej poziomicę używałem po prostu, żeby było lico, niż tam, żeby one w poziomie były, bo idealnego poziomu z nimi nie było. No i co? I tak naprawdę to cały czas ta sama filozofia, tak? Palisada do palisady. Warto, żeby były w pionie, albo nawet delikatnie trochę pochylone w stronę jakby tej grządki, bo w przyszłości jakby... No ale to wątpliwe, żeby ta się ziemia trochę osunęła, no to akurat one do pionu wyjdą. Ale wątpliwe, żeby to się osunęło, jak będzie z dwóch stron podparte betonem. No i co, z drugiej strony oczywiście obsypujemy, żeby to miało wsparcie, bo musi być tam z tyłu obsypane. O, pojechałem na drugą stronę i nie przestawiłem kamery, ale to za minutkę wrócę. I tu też mi idealnie wyszło, miałem tam delikatny docinek, który zaraz zobaczycie. A akurat później ten docinek wykorzystałem w tym boczku. I gdzie w sumie odpadu było dwie ścinki od dołu od schodów i tam po centymetrze z dwóch palisad, no to jest żaden odpad. Także bardzo dobrze to wyszło. I co, wszystko sobie dobijamy gumowym młotkiem, ubijamy, utwardzamy, żeby to nam się nie ruszyło. Warto to umyć wodą, zlać wodą. Ja to później wykonam. I co? Ustawiamy sobie dalej, tak jak właśnie to widzicie. I co? Długą łatą 2,5-metrową sobie tylko mniej więcej sprawdzą, czy nie ma dużego prześwitu. O, tutaj docinam właśnie tą jedną palisadę na końcówce. Można by było ją gdzieś tam w środek włożyć, tylko one mają takie zamki, w które wchodzą, żeby one się nie porozpadały. No i taka decyzja zapadła, że na końcu będzie. I co, tutaj tylko te boczne mi pozostały, tu wyjdą dwie całe i właśnie ten docinek, który przed chwilą odciąłem od tej, co tu jest na dole. I tylko jedną będę musiał przylizać 1 cm, plus tam trochę podciąć z dołu, bo też odstaje fundament od tarasu. I co, Wam to może się wydawać, że to za wysoko wystaje, ale zobaczcie, tutaj będzie obsypane, z drugiej strony pójdzie kostka i gwarantuję Wam, że tutaj no nic się nie stanie. O, teraz nie wiem, czy nawet tutaj trochę tego zamka nie widać w tych palisadach. Widać. No i co, rozmierzamy sobie to, co muszę tam odciąć i co sobie zaraz wytniemy, dołożymy i jo. I już mamy docięte. Lecimy sobie z kostką. Kostka tutaj wyjdzie, zobaczycie na koniec taka łódka. Miałem iść najpierw w poziomie z palisadą, ale że trawnik jest taki zagłębiony, no to jednak tą kostką musiałem się dostosować do trawnika, bo jakbym się nie dostosował do trawnika, no to tak by brzydko wyszło, jakbym musiał tu kupę ziemi nawieźć. No taka była decyzja i tak zostało zrobione. Zresztą ta kostka prawdopodobnie zostanie za 2 lata rozebrana, jak będzie robiony po prostu cały trawnik, siatka przeciw kretom i tak dalej.
Teraz chodziło, żeby tylko ogarnąć całą ten jakby ogródek. I co tutaj dorabiam? Jeszcze taki jeden schodek. Taka padła decyzja, bo miał i jeden pasek i docinka przy tym, przy stopniu, ale skończyło się na tym, że zostało właśnie tak docięte, znaczy docięte, dołożone dwa rzędy. I tak to właśnie wygląda. No i jak widzicie, skończone. Ja jestem tak nie do końca zadowolony z tej roboty, bo wczoraj się do późnego wieczora zaszło. Znaczy późnego wieczora, no to była 19 z groszem, ale już było ciemno, tak? Bo mamy koniec września. Jak widzicie, kostka nie idzie równo z palisadą, ale to ona jest zrobiona pod to, że tak trawnik po prostu ucieka tak łódkowato. W przyszłości będzie to trawnik robiony, to i się wtedy kostka zerwie i się ją wtedy równo położy. Z czego jestem niezadowolony? O, zobaczcie, jak wieczorem się myło, to się tutaj trochę nie domyło i ten beton został tam od tyłu, ale od tyłu akurat nie będzie widać, bo to będzie ziemią przesypane. Ale mimo wszystko, i tu gdzieś jeszcze tam jakieś tam drobiazgi, tak? Te obrzeża i tak tam wyblakną, obstawiam tam za rok, za dwa. Nie będzie tak tego mocno widać. I co, pozostało mi teraz tylko to ziemią przysypać i wszystko. Teraz wam jeszcze właśnie pokażę efekt, jak tu ziemią przysypię, wyrównam. Tego nie będę pokazał, bo to zbyt proste. Co do kosztów, palisada kosztowała mnie 15 zł za sztukę, zużyłem gdzieś 20 sztuk, bo tu jest 10 metrów w sumie wyszło, czyli 300 zł, bo też tu dobrze było, że jak odciąłem tutaj ten kawałek, to ten kawałek tam był wykorzystany na końcu i jedynie odpadł to był 1 cm palisady z każdej strony, no więc idealnie. Kostki tutaj wyszło około 1,5 metra, to jest tam 60 zł, 60-70 około. 3,5 worka cementu to jest 4 dychy. No i tam piachu, nie wiem. W sumie poszło mi tu chudziaka, suma summarum, 6 taczek, no to 6 taczek piasku, 4 worki cementu. Czyli tak, mamy kostka 70, 370 cement. No tam lekko licząc 500 zł, drugie tyle można robotę policzyć. No, także za około 500 zł jest to do wykonania we własnym zakresie, bądź przez jakąś tam firmę, czy przez kogoś, no ale to wtedy trzeba doliczyć tą robociznę. Dobra, pokażę wam jeszcze za chwilę efekt, jak to będzie skończone. I tak to właśnie wygląda. Piaskiem kostka zasypana, ziemią tutaj wokoło wyrównane. Będzie trzeba tylko jeszcze dosiać trawy. Ale o. Teraz z daleka będzie widać całą tą, znaczy całość, ale też, że kostka idzie. Tak, ale to niczym nie przeszkadza. No, także tak to wygląda. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, też słup mat. Cześć!